No lecimy na pełnej na pełnej ku lecimy do nich. Dobra, trochę za daleko. Zobaczymy, może tutaj coś będzie. Może zaraz coś mi wsiądzie na ogień. Ach, no już go namierzałem, już go miałem. Już go brałem i mi go rozwalili, no. Dobra, jest tam jeden. No nie! No nie, no, ja się tak nie bawię, kurczę. Co to? Nieźli piloci muszą być. O Jezu. Kiepska prędkość, ale mam go tutaj. Ach, zwiał mi. No, zwiał mi totalnie. Tam tnął. Nie wiem, straciłem go z oczu. A, unieruchomienie. Zabicie! Oh yeah, baby! Tak się gra właśnie! Tak się lata! Uhoho! Ale byśmy się rozwalili o siebie, no. Dobra. Tutaj mamy gostka. Już ktoś we mnie nawala. Ale zlewamy szmatę! Unieruchomienie, piękne unieruchomienie. Nawet może polubię to latanie. Kto to wie? O. Dobra, on sobie już ECE... O, jest! O, ładnie go rozwaliłem! Ale go ładnie rozwaliłem! Matko Boska, dobra, wylatujemy sobie stąd. Zawracamy się. Mamy już flarki odblokowane. Możemy ich używać. Dobra, a gdzie jest jakiś goguś kolejny? Kurczę, może przydałoby mi się jakiś radar. De facto. Dobra. Jest tutaj jakiś koleś. Nie ma go już, ale jest kolejny. Tylko ja tutaj, kurna, oznaczam te wrogie samoloty. Okej, idzie nam nieźle. Tak właśnie powinno się grać, uczcie się, piloci wrogich samolotów. Kokos lata na tym serwerze i pokażę was ze swoich nubowskich rakiet namierzanych. Moje rakiety mają na czubku, na głowicy napisane noob. I takie skrzydełka od Kokos Fly. Dobrze, okej. Nie! Ktoś mnie rozwala. Blacky 4 wsiadł mi na ogonek i już nie chciał zejść. Ale sobie polataliśmy, ładnie było, naprawdę. 88 tiksów u wrogów. USA, not so good. Idzie im gorzej niż normalnie. No dobrze, to może w takim razie wsiądziemy sobie tutaj. Co tam przejmowanie punktów? Nie chodzi o przejmowanie punktów, tylko chodzi o załatwianie wrogów. Ale dobra, może przejmiemy sobie ten punkt. O, nawet. Dawaj, ja chcę go! Tak! I piękna asysta w przejęciu punktów. Okej, poleciał tam jakiś ziomal. Tutaj jest ten ziomal. Gdzieś tutaj był. Tutaj? Nie. No gdzie jest? Kurna, latam tak w kółko. Znowu asysta przy przejęciu flagi. Zauważyłem samolot wroga, miejcie się na baczności, odbiór. No nie, no, sam się rozwaliła. Sama się rozwaliła szmata. Nie lubimy takich gości. O, ten już puścił ECM-a, więc jest dla nas celem łatwym. Tylko trzeba do niego podlecieć. No, zobaczymy, czy mu się ten ECM odładuje. Ach! Unieruchomionko.
Dobrze, ładnie wybrnęliśmy z sytuacji namierzania. I teraz... Teraz tego namierzamy. Wow! Wow, the fuck! The fuck was that? O, o, mamy tutaj zioma. Jest! Jest! O tak, o tak, o tak! Kokos Fly tutaj lata! Kokos Fly, dokładnie. Muszę się nauczyć w ogóle latać w BF-ie 4, żebym zapracował na swój nick w pełni. Ajajajajajajaj, 3%. 3% i już lecimy w dół, spadamy w dół. Rejzo 0987, naprawdę świetny nick, te cyferki muszą mieć jakieś magiczne znaczenie. 32 tikety dla przeciwników, 248 dla nas, dominujemy po prostu, dominujemy. Ja dominuję, znaczy się, żeby nie było. Tylko ja tutaj potrafię latać. Top Gun. Szkoda, że kurczę, powinienem założyć jakieś okulary ala Top Gun. Znacznie lepiej by się latało, plus 10 do skilla, jak to się mówi. No. No. Nie, no zdjęli mi go. Nie, nie zdjęli mi go! Ktoś go unieruchomił. O kurna, mam strasznie niską prędkość. Ktoś go unieruchomił, a ja go sobie dobiłem ładnie. Kill steal. Kill steal, ale to nieważne. Liczy się przecież, nie ma czegoś takiego jak kill steal, słuchajcie. To wszystko jest dla waszej kochanej drużyny. Wow, 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 wow. Dobra, tam był jakiś jetik, ale już straciłem orientację, gdzie kto się znajduje. W ogóle, gdzie są wrogowie? Gdzie są wrogowie? Dajcie mi ich. No, podlecimy i przejmiemy sobie ten punkt. Wow. Ach, ktoś mi wsiadł na ogon, ale ja się z tego wywinę i jeszcze przejąłem ten punkt i jeszcze sobie coś odblokowałem. Tak się właśnie powinno zwodzić wszystkich wrogich pilotów myśliwca i 9 do 7, czyli KT powyżej 1. Niesamowita walka, ale tylko 9 zabitych. Jak widzicie, punktów na myśliwcu mam naprawdę niesamowicie mało, ale naprawdę bardzo fajnie mi się grało. Także dzięki wam wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Ja na pewno nie będę latał jetami. Hej, hej. A może jednak spróbuję? Co wy na ten temat uważacie? Napiszcie w komentarzach. Hej.